Krzysztof Rutkowski, 60L. Próbuje odnaleźć się w trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Idzie mu całkiem nieźle. Słynny detektyw 6 kwietnia skończył 60 lat. Reklama hucznego świętowania nie było, bo plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Za tydzień kolejny powód do świętowania. Ale ta Wielkanoc Rutkowski też planuje spędzić w bardzo kameralnym gronie chociaż nie wyklucza podróży na pewno odwiedzimy grup moich rodziców nie jest wykluczone że wybierzemy się do rodziców mojej żony Mai mówi twojemu imperium Krzysiek zastrzegając jednak że wyjazd zależy od tego jak będą wyglądały sprawy z epidemią cała ta sytuacja jest tragiczna i bardzo mnie smuci wyznaje początek pandemii w Europie zastał go z żoną za granicą Byliśmy w Grecji. Udało się nam wrócić do kraju kilkanaście godzin przed zamknięciem granic. Zdradza. Na szczęście, pandemia nie wpłynęła na jego pracę i biznes nadal się kręci, dzięki czemu nie martwi się o finanse. Na razie moje biura pracują pełną parą. Przestępcy nie uznają kwarantanny. Podsumowuje.